Witam Cię, cześć w tym nowym, pięknym dniu. Wracam z pracy. Haha. 8:30, a ja wracam z pracy. Tak naprawdę wziąłem Kasi przypadkowo, czy nie przypadkowo, klucz od samochodu wczoraj i po prostu wziąłem go ze sobą do pracy. No i muszę go przynieść. Postanowiłem, że przejdę się na pieszo. W tym czasie troszeczkę pomyślę o różnych tematach. Między innymi firma, kasa, Miłosz, buntownik Miłosz. Tak, jest czas, żeby te 15 minut sobie właśnie przemyśleć nad niektórymi rzeczami i zaraz wracam do pracy. Maszyna z nowym akumulatorem odpaliła od razu za pierwszym razem. Jeszcze tylko troszkę poskrobać. I właśnie przyszło 5 nowych listów. Co ciekawe, tu mamy Marcela i Miłosza. 5 nowych do kupki. O, ale będzie co otwierać. Na śniadanie płatki ze słonecznikiem i z jogurtem. Jogurt jest do dnia dzisiejszego i widać od razu termin ważności, że jest taki bardziej gęsty. Chociaż nie, no nie jest tak źle. Do 30. Idziemy. A w zasadzie jedziemy. Długo byś na świetlicy, czy króciutko? Krótko. Krótko, zły jesteś. Wiem. Dzisiaj Just Dance? Tak? Na imprez. Pamiętaj, szef, ten, wiesz po czym poznasz, że szef jest? Nie. Tutaj była metka. To jest grube i to idzie na koniec, na tył głowy, z tyłu. Dobra, co? Rozumiesz? Tak. Przyjechałem ze swoimi chłopakami do Łodzi na szczepienie, odczulanie, no i całą drogę, całe 45 czy 50 minut rozmawiałem z Miłoszem na temat jego zachowania i tego buntu, bo się właśnie młody buntuje. Widać, że dojrzewa, jest twarda osobowość, jest pewny siebie i właśnie stąd wynika ten bunt. Pewnie, tak mi się wydaje, ale staram się z nim rozmawiać i rozmawiam właśnie. Zawsze jak z chłopakami przyjeżdżam do szpitala, to... Nie. Zawsze jak przyjeżdżam z chłopakami, to... Ma pan bloga? Aha. Którego? Tak. A kulinarnego nie. Z życia osobistego. Aha, fajnie. A wy co macie do jedzenia? Ty masz pierogi z mięsem. Jak tobie smakują? A ty masz skwarki. Chcesz skwarki? Dobra, patrz. Chcesz? Dobra. A ty? Czy masz pierogi? Z serem? Serem, a tu masz śmietany. Chcesz śmietany? Chociaż weź, żeby zamówić sobie. Nie chcesz? A ja jadłem kartacza. Nastawiłem się bardzo porządnie na tego kartacza. I niestety... Nie udało się. Był niedogotowany w środku. Bo to jest takie grube ciasto z ziemniaków. I po prostu było w środku niedogotowane. Także niestety. Szkoda. Ale będę jadł pierogi następnym razem. Odsuń, żeby nie było tak. Bez tej okulary. O, ale wycinają. A co, nie podobają ci się moje okulary? Nie. Jedziemy, rozmawiamy z Miłoszem i z Marcelem. Marcel teraz usnął. Na temat, Miłosz kazał mi wymienić swoje plusy. Plusy i minusy. I był zdziwiony, że wymieniłem jego plus i minus ten sam, czyli... Buntownik, tak? Co jeszcze Miłosz wymieniłem? I że jesteś uparty. No. I był zdziwiony, dlaczego to jest też minus, że dlaczego to jest plus. Ano dlatego, że właśnie poprzez to, że masz takie cechy osobowościowe, twarde, liderem jesteś. Lider to jest osoba, która może jakby zarządzać innymi ludźmi, tak? Na przykład organizując gry. Kreatywny jesteś. Ale to że jesteś uparty, to też jest dobre. Bo nie idziesz za głosem jak każdy, czyli na przykład jak taka kura, która idzie ślepo, ktoś coś powie, a ty po prostu za tym idziesz, tylko gdzieś tam no, próbujesz mieć to z własne zdanie. Oczywiście jest to bolesne dla mnie, czy dla mamy, bo to twoje zdanie to wiesz, jak awanturą się często kończy, ale ja uważam, że to jest właśnie plus.
Też tak uważasz? Tak. Też tak uważasz, tak? Tak. Tylko mówię też Miłoszowi o tym, o równowadze, że nie może ciągle się tylko buntować, tylko czasami musi iść na kompromis, czyli po prostu ta równowaga gdzieś musi być, czasami musi odpuścić po to, żeby innym razem postawić na swoim. Ale jeżeli on będzie zawsze uważać i mówić, że on ma rację i ja mam rację, to będzie źle, bo będą awantury. A ty co robisz? Efekty specjalne jakieś? No, będzie fajnie wygląda. W swoim samochodzie miałem takie nieużywane różne karty lojalnościowe, których w ogóle nie używam i praktycznie nigdy nie używałem. Do wyrzucenia. Czy to się może złamać? No. No może. A jak się złamie? Ja to nie łamie się. Czemu to się nie łamie? No nie będzie się łamać. Czemu? A raczej się nie złamie, tylko się krzywi. Plastik. No teraz może się złamać w drugą stronę. Wyobraź sobie, że musiałem się wrócić do samochodu, do pracy, bo zostawiłem aparat. To jest niemożliwe. Ja po prostu zostawiłem aparat. Niestety tego się nie da odtworzyć. Zachowania Marcela. Marcel jak przeczytał, bo Miłosz dostał dwie walentynki i po prostu ten jego śmiech. To po pierwsze. I mówię, jeja, taki moment i uciekł. Później druga rzecz, Just Dance, zaczynają tańczyć. No i tak jest fajnie, że mówię, nie no, zrywam się, jadę po aparat. I ale jak ja zapomniałem, jak to się stało? Jak powiedziałem Kasi, to Kasia mówi, nie, niemożliwe. To jest niemożliwe, że nie masz żadnego aparatu. Żadnego z trzech. Pokaż mi te swoje serduszka, co dostałeś. Laurki, nie, na Dzień nie. Zakochanych. No jaki Dzień Zakochanych? No te walentynki. No to nagrywaj. Walentynki, gdzie one są? Nie wiem, gdzie są. O, tam są. Gdzie są? No nie pokazuj. No pokaż mi. No nie, nienawidzę walentynek. Nienawidzisz? Nie cierpię walentynek. Serio? Nie cierpię. Nienawidzę, będę od kogoś... A no dobra, bo mnie składać. Ale słuchaj, a gdyby twoje fanki przysyłały tobie. To spoko. A może jakiś konkurs zrobisz? Po co? Na najładniejszą laurkę. Walentynkę to się mówi teraz. Tak? Czemu walentynka? No bo na Dzień Walentego. Tada! Pokaż, gdzie to jest. Mamy tak. Dobrze, mamy te dwie, tak? Przeczytaj. To pierwsze? To pierwsze. No, przeczytaj. Jak coś ja ich nie znam, ale chyba ja ich znam. Chyba. Nie znam, ale znam. Znaczy nie, ja ich znam. Ale to jak coś nieprawda. No ja czytam, bo ty będziesz długo czytał. To nie, poczekaj. Ty przeczytasz jedno, a daj mi. Jak ty to. A Marcelek przeczyta... To nieprawda. To, najpierw Marcelek czyta. Na górze róże, na dole fiałki, a my się kochamy jak dwa anioły. Znaczy nie, bo ja nie wiem od kogo to jest. Dobrze, no, a ty przeczytaj drugą? Znaczy ładna laurka bardzo, ale nie wiem od kogo to jest. No, więc ja nie od... Tak to wygląda. Jeszcze to. A tak?
Tak. Ale kotki są słodkie. No. Jeśli nam go otula świat gwiazd moje, gwiazd roje, śnią na niebie, każdy ma w sercu swój świat, a ja mam tylko ciebie. O jak pięknie. No, ale ja nie wiem, kto to jest. A teraz czas pozdrowień. Dominik Magiełda, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś pierwszy. Czoklecik Oficjal, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś drugi. Izo Izak, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś trzeci. A teraz najciekawsze komentarze związane z ostatnim filmem. Hania Litwińska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Chodziło o jakieś tam, no nie wiem, wróżby, coś w tym stylu. Nawet ja nie wiem dokładnie, ale prawdopodobnie to o to chodziło. Miłosz Wójcik, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Chciałem ich wziąć, ale byli zmęczeni po prostu 6 kilometrach przechodzenia idąc na pieszo. Chodząc na pieszo, podróży na pieszo, tak, ja się mylę. Pawlox, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Spojrzałem, żadnego z tych youtuberów nie oglądam. Czubix, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Niektórych swoich widzów rozpoznaję po właśnie po nikach. Karolina Jasińska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To, że grają, to nie znaczy, że oni chcieliby nagrywać, bo wiesz co, trzeba wiedzieć jedną rzecz, że jeżeli ja coś nagrywam, to nie czerpię, znaczy... To nie ma, ja kiedyś opowiem o tym, nie ma takiej radości w tym, nie siedzisz w tym. Czyli oni grając, oni cieszą się i grają, a nie myślą o tym, jak na przykład nagrywać. To jest ta różnica. Kiedyś o tym opowiem. Dlatego im nie mówiłem w ogóle o tym, żeby nagrywali. Może z czasem tak będzie. Maper Aka Gorsix, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie wiem, czy się przekonała. Chciałbym, żeby się przekonała, Kasia. Dlatego, że to jest świetna pamiątka rodzinna, moim zdaniem. I dlatego chciałbym, żeby się przekonała. Miss Olcia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Już jedna osoba mnie kiedyś zaprosiła na studniówkę, ale było za daleko. Może jakby to było gdzieś blisko, to nie mówię, że nie. Sako2k, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Był taki pomysł, żeby już nawet w zeszłym roku, jak jeszcze ja nie miałem swojego kanału, to chciałem u Miłosza na kanale zrobić coś takiego, żeby właśnie podszedł i właśnie kupował papierosy. A na Dzień Kobiet... Miłosz rozdawał kobietom kwiaty. Można zobaczyć u Miłosza na kanale. Milo Mazur i właśnie jak rozdawał kobietom kwiaty. Naprawdę, jedna to mu zabrała kwiaty. Była chyba nie Polka i wyrwała mu kwiaty. Naprawdę, stał na ulicy. Dawid Olender, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie no, jak są imprezy, to wypiję, ale czasami piwo takie regionalne gdzieś tam. Lubię się napić na przykład regionalnego piwa, żeby posmakować różne rzeczy. Ale no to powiedzmy, że rzadko. Jakub Wiśniowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Samo wyszło. Nie wiem, był jakiś vlog właśnie o tym nagrany, gdzieś, nie wiem, w okolicach 50. vloga. Mniej więcej wtedy wymyśliłem to przywitanie. Samo z siebie wyszło. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymaj się, cześć i jutro też się widzimy. Hej!